Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest garaż ocalałego, czyli miejsce, w którym pokazuję wam, jak zrobić coś z niczego. Dziś pirotechnika lekcja trzecia, czyli bateryjny detonator. Do wykonania naszego detonatora będziemy potrzebować baterii, gniazd na baterie 9-woltowe. Możecie sobie zobaczyć, jak takie coś zrobić. W jednym z moich filmów tutaj pojawi się karta u góry. Jak zrobić takie coś z takiej baterii? Ewentualnie można kupić w sklepie elektronicznym. Przydadzą nam się przyciski chwilowe, ale nie muszą być chwilowe. Mogą być takie. Przycisków będzie tyle, ile użyjemy baterii. Ja będę używał 4 baterii, więc będę potrzebował 4 przycisków. Można zrobić z 2 baterii, z 3. Potem wszystko powiem, dlaczego i jak. Czyli mamy to. Będziemy potrzebować jakieś przewody cieniutkie. Jak przewody, tu mamy ucinak, tu mamy zdejmowacz do izolacji. Tak zwane obciągarki do drutu. Na pewno mogą nam się przydać jakieś szczypce. Lutownica, cyna, kalafonia. Mogą nam się przydać koszulki termokurczliwe, taśma izolacyjna. Na pewno przyda nam się jakieś takie coś, taki stojak do lutowania specjalny, żeby sobie tutaj przytrzymać te elementy przy lutowaniu, żeby było łatwiej. Co nam się jeszcze może przydać? Ja tu mam gniazdo głośnikowe wymontowane ze starego jakiegoś wzmacniacza. Tutaj będę sobie podpinał ten mój zapalnik. Takie coś. No i oczywiście nóż, zawsze przydatny. Ostatnio po filmie, jak używałem tego noża, pojawiło się pytanie, to może korzystając z okazji pokażę ten nóż. Jest to taki nóż skręcany. Tu mamy otwieracz do butelek, tu mamy taką dziurkę i można sobie tu zawiesić kółko takie jak do kluczy i nosić go jako breloczek. Co to jest za nóż? Ktoś napisał, że jest to jakiś radziecki nóż. Ja trochę szukałem na internecie. Jest to nóż ponoć do papieru, do otwierania listów. Tu jest stal nierdzewna, to jest amelinium. Taki gadżet. Ja go dostałem od mojego kolegi Tomcia. Pozdrawiam z tego miejsca, nóż się sprawdza. Używam go. Dobra, ale jak mawiają mole, do rzeczy. Taki przycisk przed luzowaniem, tutaj te końcówki, które macie, warto sobie przejechać papierem ściernym albo pilnikiem, żeby ułatwić lutowanie. Wystarczy tak lekko zedrzeć tą wstępną powłokę. I bierzemy sobie jakiś kawałek przewodu, obcinamy go, rozdwajamy tutaj i jak mamy ten nasz obciągacz do izolacji, jak ja to nazywam, mamy ściągnięte i możemy sobie lutować. Jak widzicie, tutaj sobie kabel pobieliłem, czyli nałożyłem na niego cynę, żeby mi się łatwiej lutowało. Teraz wam pokażę, jak się to robi. Tutaj sobie tą końcówkę skręcamy. Bierzemy trochę kalafonii i trochę cyny. Nie wiem, czy mi to będzie tak wygodnie. Postaram się... Nie jest mi wygodnie, bo nic tu nie widzę. Robimy z tej odległości, mi się to robi kiepsko, ale robię to tak, żeby było dobrze widać. Mniej więcej takie coś. Ok, jak już mam przycisk zamontowany, mam mój kabel powielony, mogę sobie wziąć termokurczliwą opaskę. Jeżeli nie mam takiej opaski, mogę użyć taśmy izolacyjnej, ale tak jest prościej. I zakładam sobie tutaj tą opaskę
zanim to przylutuje. I na drugi przewód tak samo. Ok. Teraz biorę tak samo jak przy kablu. Tutaj sobie nakładam trochę cyny. Tak. Jest mi trochę niewygodne. I przylutowuję tu przewód. Można podmuchać, wtedy szybciej zastyga. Biorę zapalniczkę i lekko podgrzewam. I mam to dobrze zaizolowane, nie zsunie mi się. Z drugiej strony robię tak samo i z każdym następnym. Okay, jak już mam przygotowane 4 przyciski i 4 gniazda na baterię, muszę sobie teraz zrobić takie 4 pary. Muszę zlutować przycisk z zaciskiem. A te dwie końcówki będą do naszego wyjścia i tu będziemy podpinać nasz zapalnik. Ok, jak już mam 4 takie zestawy, nazwijmy to, muszę je teraz wszystkie ze sobą podłączyć i przylutować do tego mojego zaczepu na przewody. Czy nie być takie proste, ale spróbujemy. Sobie zostawić trochę dłuższe te końcówki, byłoby mi łatwiej. Ale też mamy to zlutować w całość. Ok. I tu też będziemy mieli 4 takie. 3 i 4. Łatwiej wam będzie, jeżeli będziecie robić to na 2 baterie. Ale ja robię to na 4, bo chcę mieć możliwość użycia dłuższego przewodu, ale o tym sobie porozmawiamy w odcinku o przewodzie. Trzyma się. Teraz jak już mam to połączone, mogę sobie to przygotować do tego. Ja to mam wymontowane z jakiegoś starego wzmacniacza. Ok. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Będzie bęk. Jeszcze nie dziś będzie bęk. Bęk będzie za jakiś czas. Ok, jest to już gotowe. Trzeba by to jeszcze upchnąć w jakiejś obudowie. Ale dzisiaj sobie to jeszcze przetestuję. Widzicie, mam tu miernik. Ustawię go sobie na woltomierz.
tutaj sobie zamontuję. Tak. Teraz mogę sobie założyć do tego baterię. I jak widzicie, mam tu te 4 przyciski. Trzeba je będzie w warunkach odpalania ładunku nacisnąć jednocześnie. Będą jakoś rozłożone na pudełku. Będzie to jakieś tam, powiedzmy, też może zabezpieczenie, ale zobaczymy, czy działa. 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 I działa. Ok, jak to wszystko działa? Działa to na takiej zasadzie jak na przykład suszarka do włosów, jakaś dmuchawa, która wydziela ciepło. Nasz zapalnik jest odbiornikiem elektrycznym. I jak każdy odbiornik elektryczny, jeżeli podepniemy do niego napięcie i popłynie prąd, zacznie się nagrzewać. Tam, gdzie mamy ten cieniutki drucik, on nagrzewa się bardzo mocno. Jeżeli sobie popatrzycie na taką baterię, żaden producent tego nie podaje, ale ona daje Wam koło 3 amperów prądu. Napięcie jest 9 V. Jeżeli ktoś z Was pamięta z fizyki albo nie pamięta, to moc elektryczna w prądzie stałym równa się prąd razy napięcie. P równa się U razy I. Tutaj macie wzór. I jeżeli sobie to przemnożycie, to Wam wyjdzie 3 razy 9, czyli 27, przyjmiemy 25 W na baterię. Ja używałem ostatnio 2 baterii, czyli miałem 50 W. Jeżeli będę używał 4, będę miał 100 W. To jest dość dużo, ten przewód się przepala, tak jak bezpiecznik. Na pewno widzieliście bezpieczniki, choćby w domu. Ok, trzeba to upchnąć w jakąś obudowę. Ja użyję takiego starego pojemnika po Wegecie. Będę go musiał oczyścić, wywiercić tu jakieś otwory, zamocować to wszystko. Niestety nie dam rady tego zrobić teraz. Chodzi o czas i montaż. Obiecałem, że film będzie dzisiaj, więc udostępnię tą część, w której pokazuję, jak złożyć cały ten układ. A zaraz sobie tutaj to wszystko przygotuję, nakręcę i opublikuję to, nie wiem. Pewnie jeszcze będę tą puszkę malował. We wtorek, myślę, że we wtorek pojawi się film, który zamknie to wszystko, a dzisiaj tak jakby pierwsza część. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wszystko pokazałem jasno i wytłumaczyłem jasno. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie jak to działa, co można użyć, czego nie można użyć, piszcie, pytajcie w komentarzach, ja Wam odpowiem na wszystkie pytania. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!